Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Piątek, 13 sierpnia, Katarzyna Dyba-Pilarska. Witam i zapraszam Państwa na program informacyjny Flash. A w nim powiemy o pożarze w Lubawce, skutkach podtopień i awariach wodociągów. To nie były nocne ćwiczenia służb ratowniczych, lecz groźny pożar kamienicy przy Alei Wojska Polskiego 8 w Lubawce. Po raz trzeci w ciągu kilku miesięcy kompaniot Kieliszka w nocy z czwartku na piątek zaprószyli ogień w budynku, z którego nikt nie chce ich wykwaterować. Pozostali najemcy bloku od prawie roku do włodarza Lubawki piszą pisma z prośbą o szybką pomoc i eksmisję. Jednak ich apele pozostają bez echa. Piątek 13 rozpoczął się pechowo dla mieszkańców kamienicy przy Alei Wojska Polskiego w Lubawce. Tak wyglądał płonący budynek na kilka minut przed przybyciem pierwszych służb ratowniczych. Zdjęcia wykonano telefonem komórkowym przez jedną z mieszkanek. Pokazują dramat, który po raz kolejny rozegrał się w tym budynku. Po godzinie 23 jeszcze nic nie wskazywało na to, że tej nocy dojdzie do kolejnej tragedii. Ja przyleciałem do domu gdzieś koło wpół 11 i spotkałem właśnie sąsiadów na klatce schodowej. Nie wiem, co oni tam, czy już zaczynali coś, czy nie. Poszedłem w każdym razie do domu. Musiałem, wykąpałem się, poszedłem spać. Nagle gdzieś koło 12 obudziłem się, poczułem jakiś swąd, jakby się coś paliło. Wyglądałem przez okno. Rzeczywiście paliło się dym, obudziłem rodziców, obudziłem siostrę, brata, no i zaczęliśmy dzwonić na straż, no i tyle. Mieszkańców w nocy obudził swąd, spalenizny i dym. Kilka minut po północy na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy strażackie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz druhowie z OSP w Lubawce, którzy jako pierwsi rozpoczęli walkę z żywiołem. Niezbędna okazała się również pomoc medyczna, ponieważ jedna osoba znajdująca się w budynku źle się czuła. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej strażakom udało się opanować ogień, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenieniu się żywiołu na kolejne kondygnacje. Powodem pożaru było najprawdopodobniej zaproszenie ognia przez mężczyzn spożywających alkohol. To już piąty taki incydent w ciągu kilku lat w tej kamienicy, spowodowany przez tych samych kompanów od Kieliszka. Kolejne pijaństwo, impreza po prostu, jak sąsiadka mówi, no i tyle, no i znowu pochlali, podpalili czy coś, uciekli, tyle. Lokatorzy budynku starają się prosić o pomoc różne instytucje, jednak nikt tej pomocy im nie udzielił. Podczas tamtego pożaru i to ile razy pisaliśmy petycję na temat wysilenia się sąsiadów, no ale jak widać nie wyszło. Było zgłaszane u burmistrza Lubawki, było zgłaszane na Zielonej, w zakładzie budżetówki komunalnej, nic, że sprawa jest po prostu w toku. Tragedia Przemana to już to jest czwarta czy piąta z kolei i dalej się nic nie robi. Chodzimy do burmistrza, chodzimy do pani Ireny Warzychowej, chodzimy na Zieloną, wszędzie zgłaszamy podania, piszemy, dupę se tym papierkami wycierają i dalej nie przychodzą i nic nie robią. Tamtej nocy lokatorzy postanowili osobiście wybrać się do domu burmistrza Tomasza Kulona i powiadomić go o kolejnym pożarze. Niestety, delegacji pogorzelców nie udało się z nim tej nocy porozmawiać. Byłam właśnie u pana burmistrza, dzwoniłam cały czas, w ogóle drzwi nikt nie otwierał. Nie interesuje się w ogóle nami jako lokatorami. Na miejscu pożaru zabrakło również przedstawiciela zarządcy budynku oraz osób pracujących w Miejskim Sztabie Zarządzania Kryzysowego. Najemcy mieszkania w kamienicy przy Alei Wojska Polskiego czują się bezsilni. Mieszkańcy Lubawki mówią dzisiaj zgodnie. Kłopotliwych lokatorów trzeba jak najszybciej wyeksmitować, aby w miejscowości nie doszło do kolejnej tragedii. Ich wywieźć do baraków, tak. Taki blaszaków. Ja tak uważam, no bo takie mieszkania to są no, narażeni inni ludzie, ci co mieszkają.
Sobotnie intensywne opady spowodowały ogromne szkody, które oszacowano na bagatela 10 milionów złotych. Skutki podtopień widać gołym okiem. W mieście Kamienna Góra straty wynoszą około 200 tysięcy złotych. Zniszczone nawierzchnie ulic, podtopione komórki, domy, sklepy. Naniesiony na drogi piasek i żwir. Taki widok pozostawiła po sobie sobotnia ulewa. Wielka dziura na ulicy Piotra Ściegiennego to nie początek tunelu w głąb ziemi, lecz dzieło rwącej wody, która właśnie tam spowodowała najwięcej zniszczeń. Ten odcinek jezdni będzie do wymiany. Jego naprawa pochłonie aż 100 tysięcy złotych. Pieniądze te najprawdopodobniej będą pochodzić ze środków popowodziowych. Jeśli chodzi o naszą drogę ulicę Ściegiennego, będziemy najprawdopodobniej występować o środki popowodziowe na remont tej ulicy. Przypomnę ulicy, która rok temu była, na której rok temu wykonaliśmy pełny remont i to szczególnie nas boli. Jeśli jednak takiej sumy miastu nie uda się pozyskać, będzie trzeba na ten cel wziąć środki przeznaczone na jedną z zaplanowanych inwestycji. Zastanawiamy się nad tym, skąd możemy przerzucić środki. Prawdopodobnie z którejś nierozpoczętych inwestycji będziemy musieli zrezygnować i te środki przeznaczyć na odbudowę, bo chcielibyśmy przed zimą wyremontować ten odcinek drogi. Pozostałe straty to skutki podtopień lokali komunalnych, na których naprawę pieniądze zostaną uzyskane od ubezpieczycieli. Jeśli chodzi o podtopienia komórek czy piwnic, to oczywiście tutaj uzyskamy kwotę od ubezpieczyciela. Mokro było również w gminie wiejskim Kamienna Góra i gminie Marciszów, gdzie woda spowodowała największe straty. Uszkodzony został fragment drogi powiatowej w Sędzisławiu. Woda nie oszczędziła również mostu, po którym niemożliwe jest bezpieczne przemieszczanie się. Intensywne, gwałtowne opady deszczu zmieniły mały potok w wielką, rwącą rzekę. Odcinek drogi krajowej nr 5 w miejscowości Dębrznik również nadaje się do naprawy. To są trzy gminy. Gmina Kamienna Góra, gmina wiejska Kamienna Góra i gmina Marciszów. Nie ma w tym roku żadnych szkód na terenie gminy Lubawka, ale łącznie te szkody to są 10 milionów złotych. Tyle wynoszą straty na obszarze powiatu kamiennogórskiego wyrządzone przez zaledwie jeden dzień. Starostwo powiatowe w Kamiennej Górze poniesie duże koszty, mimo że liczy na pomoc z budżetu państwa i województwa. Suma ta mogłaby być znacznie większa. Jednak dzięki temu, że przed miesiącem w Sędzisławiu naprawiono i udrożniono przepusty oraz odpływy, uratowano część domostw. W takich sytuacjach jak ta, która miała miejsce w minioną sobotę, niezwykle ważne jest powiadomienie ludzi o nadchodzącym zagrożeniu. Powiat Kamiennogórski we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu wprowadził system ostrzeżeń, który pozwala w kilka minut poinformować o niebezpieczeństwie tysiące osób. Wiemy również, że ostrzeżenie mieszkańców jest niezwykle ważne, prawda? Dlatego, że mówimy o tym, że realne zagrożenie może wystąpić. A zatem przygotowanie mieszkańców jest wtedy zupełnie inne, prawda? Czyli ewakuacja swoich najdroższych przedmiotów, dokumentów, pieniędzy na wyższe kondygnacje jest wtedy możliwe, jak ktoś ma czas. Ale przypomnę, do tego musi być jakby pospolite ruszenie, czyli każdy ma i powinien zalogować się do naszego systemu. Zresztą tutaj przed punktem, przed starostwem jest dokładna informacja, jak to zrobić. Lokatorzy budynków przy skrzyżowaniu ulic Fornalskiej, Sienkiewicza i Waryńskiego drugi raz w tygodniu mogli poczuć się jak mieszkańcy Wenecji. Tym razem woda, która pojawiła się na ulicach, pochodziła z uszkodzonej rury wodociągowej. W 2009 roku zanotowano 86 awarii przyłączy na odcinku około 2 km oraz aż 180 uszkodzeń w odrębie sieci na odcinku 51 km. W przeciągu ostatniego miesiąca doszło do 15 podobnych awarii. Przyczyną uszkodzeń rur kanalizacyjnych i wodociągowych jest ich wiek oraz materiał, z jakiego zostały wykonane. W środę 11 sierpnia doszło do pęknięcia rury przy ulicy Lubawskiej. Drogą popłynęła rzeka wody, kamieni i szlamu. Przyczyną awarii sieci wodociągowej, które występują dosyć często w ostatnich miesiącach na terenie Kamiennej Góry, jest wyeksploatowana sieć wodociągowa. Tutaj mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę, że ponad 41% sieci wodociągowej ma powyżej 100 lat. 25% jest w przedziale wieku od 50 do 100 lat, no a sieć, która ma do 20 lat, to jest tylko ułamek 12%. Miesięcznie mieszkańcy Kamiennej Góry produkują około 6 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Niestety sieć sanitarna połączona jest z siecią odprowadzającą opady.
Tylko w minioną sobotę z powodu intensywnego deszczu przez oczyszczalnię ścieków w Kamiennej Górze przepłynęło aż 40 tysięcy metrów sześciennych wody, co było główną przyczyną wybicia studzienek kanalizacyjnych. To jest efekt tego, że w Kamiennej Górze mamy sieć ogólnospławną i do kanalizacji sanitarnej włączona jest kanalizacja deszczowa i na odwrót, do kanalizacji deszczowej włączona jest kanalizacja sanitarna. Miał być tutaj prowadzony duży projekt spójnościowy, on został zaniechany i teraz ze środków własnych miasto będzie prowadzić remonty i już jest czyniony projekt ulicy Kościuszki. To jest taki jeden z newralgicznych punktów w Kamiennej Górze, to jest zlewnia cała, która kończy się w ulicy Kościuszki. No i od tego będziemy zaczynać i sukcesywnie wymieniać po kolei tą sieć kanalizacyjną. Im bardziej intensywne deszcze, tym większe jest wypełnienie kanałów. W takich sytuacjach wody opadowe i ścieki pochodzące z naszych domostw nie mają gdzie się pomieścić i wybijają na ulicę. Sieć sanitarna i sieć deszczowa powinny być rozdzielone, a wody opadowe odprowadzane do rzek. Takie rozwiązanie zakończyłoby problem podtopień. Rozdzielenie całej sieci i wymiana rur mogłaby potrwać około 3 lat. Sieć jest tak skonstruowana, iż wymiana jej odcinka w miejscu uszkodzenia nie powoduje braku wody na większym terenie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałek. Do zobaczenia.